No więc tak jak żeśmy ostatnio mówili, kontynuowaliśmy werset po wersecie, żeśmy omawiali z Księgi Objawienia 13 rozdział. No tak stanęliśmy na 7 wersecie. Nie omówiliśmy go całego, właściwie tylko wstęp. Ale jeszcze teraz sobie wrócimy do tego 7, czyli 13 rozdział, 7 werset. Od niego jakby będziemy kontynuować dalej. Dlatego przeczytajmy w przykładzie, który jest na Jeszu.com, 13 rozdział, werset 7. I dano jej, czyli bestii, uczynić wojnę ze świętymi i zwyciężyć ich. I została dana jej władza nad każdym plemieniem i ludem i językiem i narodem, czyli praktycznie nad całym światem. Dano jej uczynić wojnę ze świętymi. To żeśmy o tym też wspominali ostatnio. No, niestety tą wojnę święci przegrają, mimo że wcześniej odnosili sukcesy, to potem przegrają i właśnie dlatego bestia między innymi dostanie jeszcze większą władzę, jeszcze większą nagrodę. Jeszcze będzie silniejsza. Wersetu 7 dowiadujemy się, że bestia właśnie dostaje tą władzę nad całą ziemią. A wiemy, kto rządzi całą ziemią, prawda? Wcześniej w wersecie 2 czytaliśmy, że bestia wychodząca z wody dostanie władzę od szatana. Tam jest mowa o smoku, ale wiemy, że smok to szatan. I wówczas można było odnieść wrażenie, że dostanie ją w momencie wyjścia z wody, czyli na samym początku, jak się pojawia. Tymczasem 7 werset, który przed chwilą przeczytaliśmy, nas informuje, że otrzyma władzę po pokonaniu świętych. A więc nie od razu. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no może dwa razy dostanie władzę, ale no nie, to słuchajcie, jeżeli w drugim wersecie jest powiedziane, że bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jakby niedźwiedzia, paszcze jakby lwa, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę, no to w zasadzie już więcej nie potrzebowała. Dlatego uważam, że to nie jest opis jakby wydarzeń jakiejś chronologii historycznej, tylko jest to jakby opis ogólnie, co to za bestia jest. To ta, która wychodzi z morza, to ta, której nie było, o czym trzeci werset mówi, bo miała śmiertelną ranę, czyli żebyśmy mogli ją zidentyfikować. No i to jest ta bestia, która dostanie władzę od szatana. Znaczy, to są takie szczegóły. Natomiast 7 werset nam mówi właśnie, w którym momencie ona dostanie tą władzę, czyli gdy pokona świętych. Znaczy, albo też może dano jej pokonać świętych, tak? Bo zatem po szóstym, zatem otworzyła swe usta, czyli dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Przy okazji, przybytek to często jest tłumaczone na świątynia. To a propos tego, że niektórzy przypuszczają, że w Izraelu będzie świątynia, natomiast tutaj proroctwo mówi, że Izrael będzie bluźnił przeciwko świątyni. Oczywiście tej świątyni w niebie, czyli oblubienicy baranka, tak? I te działania sprawią, kiedy ona będzie tak bluźnierczo działać przeciwko Bogu, to wtedy właśnie dostaje władzę, znaczy dostaje możliwość w ogóle pokonania świętych, ale też dlatego, że Bóg jak gdyby uznaje, że święci wykonali swoje zadanie. W związku z czym święci jakby w tym momencie stają, można ich pokonać, bo wcześniej nie można ich było pokonać, o czym dowiadujemy się z 11 rozdziału Księgi Objawienia, bo opis dwóch świadków to jest to samo, co tutaj świętych. Jak porównacie, to zobaczycie, że to jest to samo. I tam bestia pokonuje tych dwóch świadków, i tutaj świętych pokonuje bestia. Tam są troszkę inne szczegóły, w inny sposób opisane, i tutaj jest w inny sposób opisane, inne szczegóły są, ale z grubsza szkielet jest dokładnie ten sam. Także dostaje władzę po pokonaniu świętych. I ta władza jest nad wszystkimi. I teraz to znaczy, że Izrael, dopóki nie pokona świętych, nie ma pełnej władzy od szatana, a co za tym idzie? No musi się liczyć z innymi narodami, które mu się nie podporządkowują,
między innymi Stanom Zjednoczonym, które no, najsilniejszy wywierają wpływ na Izrael i są w stanie powstrzymać ekspansję Izraela. Były takie przypadki, że Izrael zajął na przykład pewien port w Egipcie, blokował Egipcjan i Izrael zażądał, żeby po prostu się wycofali, musieli się wycofać. I cały czas są w dużym stopniu uzależnieni od Stanów Zjednoczonych, w związku z czym nie mają tej władzy takiej, o jakiej tutaj czytamy. Jeszcze nie mają. Jesteśmy na tym etapie, kiedy oni jeszcze tej władzy nie mają. Natomiast wiemy, że będą mieli niestety. Niestety, ale to niestety i niestety, bo to jest konieczne, także potrzebne będzie do wykonania wyroku na Nierzenicy Wielkiej, o czym sobie kiedy indziej jeszcze powiemy. To właśnie dokona tego wyroku Izrael razem z tymi 10 państwami. Tak więc dzisiaj, nawet jeżeli są państwa, które wspierają Izrael, to te państwa nie oddały całej swojej władzy Izraelowi, a tak właśnie będzie. Dziś Izrael musi się liczyć z innymi, ponieważ nie ma właśnie całkowitej władzy. Po czym więc poznamy, że szatan przekazał władzę bestii? Po tym, że dwóch rzeczach. Po pierwsze, pokona świętych, to będzie wielkie widowisko, będą sobie gratulacje słać. A po drugie, no już nikt nie będzie im się sprzeciwiał. Oni będą największą potęgą na ziemi. Także po tym poznamy, że właśnie o to właśnie szatan przekazał całą swoją władzę. Czyli jakby Izrael będzie w tym momencie przedstawicielem szatana na ziemi, reprezentantem jego władzy. W pewnym sensie dzisiaj też jest, ale to jest taki bardziej pretendent do tego, zobacz mnie, szatanie, bo ja tutaj taką robotę odwalam, może byś mi dał więcej władzy. Coś w tym stylu byśmy określili w tej chwili, natomiast potem już tą władzę otrzyma. Na jakich warunkach bestia dostanie władzę od szatana? No, znane są na te warunki, bo szatan określił, jakie warunki stawia. Mamy to, bo powiedział to panu, on to określił naszemu panu, Jeszu. Próbował z nim negocjować i takie powiedział mu, że jak zrobisz to, a to dostaniesz całą władzę na ziemi. Tak? Przypomnijmy sobie Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. 8-9. Jeszcze raz wziął go oszczerca na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych. I rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Taki jest warunek. Oddanie pokłonu oczywiście oznaczało uznanie szatana za wyższego od siebie, jak gdyby no, usłużenie mu, tak? Poddanie mu się. Oczywiście Chrystus to odrzucił, ale Izrael najwidoczniej tego nie odrzuci, skoro dostanie. Czyli on, Izrael, spełni te warunki. Musimy tego świadomie, bo na pewno nie będą o tym mówić, nie będą się tym chwalić, ale szatan świadomie odda się na służbę szatanowi. No. Nawet jak to będzie ukryte, to my to będziemy wiedzieli, dlatego my to będziemy mogli głosić dalej, dopóki nas pozwolą, dopóki nam nie zablokują. Na przykład dwa filmy mi w tej chwili zablokowali. Po prostu dostałem informację, że zostały skasowane i nie mogę nawet ich sam sobie skopiować. Dlatego jak ktoś... Polecam niektóre przynajmniej tematy, żebyście kopiowali sobie moje filmy i gdzieś trzymali, bo za jakiś czas może całe konto zniknąć. Na razie słabo mi zauważają. Co ciekawe, jeszcze to sprawdzę, ale z tego co pamiętam, te dwa filmy, które mi usunęli, nie dotyczyły z Izraela, tylko kabały żydowskiej. Kabały, czyli no tych, wiecie, no jak chcecie sprawdzić, kto rządzi, to sprawdźcie, kogo nie wolno krytykować, tak? Albo ujawniać ich przekrętów. Tamte były, dotyczyły kabały i uznano, że są niezgodne z wytycznymi społeczności, więc usunięto. Aczkolwiek mi jakieś ostrzeżenia szczególnego nie dano, nie zagrożono mi jeszcze na razie usunięcie kanału. Także myślę, że to tylko film sobie usunęli. Także takie delikatne ostrzeżenie, można powiedzieć. Ok, skoro więc Izrael dostanie władzę od szatana, to znaczy, że jest na usługach szatana, jest jego reprezentantem. I to jest ten sam moment, kiedy dostaną władzę, który opisany jest w Księdze Objawienia, 17 rozdział. A, werset 11.
a bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu, zdąża na zagładę. Dlaczego mówię, że to jest ten sam moment? Ponieważ wcześniej było powiedziane o siedmiu władcach, siedmiu królach, tak? Jeden po drugim następował. Gdy Jan pisał to objawienie, to pięciu już nie było, szósty był, a siódmy dopiero miał nadejść. Ten siódmy okazał się Stany Zjednoczone, natomiast kto ósmy będzie? No, jest powiedziane, że bestia. Wiecie, bestia, która była, nie ma jej, ona jest ósmym. I to jest właśnie potwierdzenie, że bestia będzie ósmą potęgą światową. A jest pośród siedmiu i zdąża na zagładę. Tak więc, no, jest to interesujące, prawda? Ale to jest ten sam moment. Czyli w tym momencie będziemy wiedzieli, że szatan przekazał władzę bestii, kiedy to nie Stany Zjednoczone będą numerem jeden, tylko Izrael będzie numerem jeden. To znaczy, że Izrael ma jest na usługach już szatana, ma władzę od szatana. Także Izrael będzie po Stanach Zjednoczonych kolejnym władcą. Ale nie będzie sam rządził, znaczy będzie tym, który rządzi innymi, wykorzystuje ich zasoby, natomiast będzie przywódcą, można powiedzieć, bandy 10. W objawieniu 17 rozdział, też tutaj jesteśmy, 12 i 13 werset, czytamy: a 10 rogów, które widziałeś, to 10 jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Czyli no, będą rządzić razem z bestią. Wiemy, że bestia będzie numerem 8, czyli potęgą główną, ale razem będzie rządzić z tymi 10, o których tu jest mowa. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni bestii. Dlatego właśnie fakt, to szatan oczywiście sprawi, że oni dadzą bestii swoją moc, a potem ten fakt wykorzysta też Bóg i włoży w ich sercach pomysł, żeby skoro już macie tą władzę, to ukaście wielką mierzonicę, tak? Bo to jest w 17. Bowiem Bóg dał w serca ich uczynić zamysł Jego i uczynić jednym zamysłem dać królowanie nimi zwierzęcia, aż spełnią się słowa nauki proroctwa Boga. Bo tu wcześniej jeszcze można było. A 10 rogów, które widziałeś, i bestie ci nienawidzić będą, nierzonicy sprawią, że będzie spustoszona naga i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem. Czyli mamy taką sytuację, w której Bóg wykorzystuje ten fakt. Jest mu nawet na rękę, pozwala na to, żeby bestia objęła władzę, po to, żeby wykonała wyrok. Ale moc będzie otrzymywać od szatana, jak wiemy, z 13 rozdziału właśnie, a drugiego wersetu, który czytaliśmy wcześniej. Teraz pytanie brzmi, jak długo będzie trwał okres władzy ich, czyli tych 10 i siódma potęga nie rządzi długo, bo około 100 lat rządzi. Natomiast najdłużej rządziła chyba potęga rzymska. Oczywiście ona nie była tak w sposób oczywisty rzymska, bo władza przychodziła w różne miejsca, ale wszyscy uważali się za kontynuatorów Imperium Rzymskiego. I ona rządziła 2000 lat, natomiast Stany około 100 już rządzą. Natomiast pytanie brzmi, jak długo będzie rządzić bestia? Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ skoro to jest to będzie ta potęga, która nie będzie udawała, że służy Bogu, bo Stany Zjednoczone udają, prawda? Natomiast ta potęga nie będzie udawała. Ona będzie bluźnić Bogu i dlatego wypowie jawną wojnę świętym. I dlatego będzie prześladować wierzących. W związku z tym pytanie dla nas jest zasadne. Jak długo trzeba będzie się z nią męczyć? Czy 100 lat? No bo jak 100 lat, to znaczy wszyscy pomrzemy, zanim ona upadnie. Czy też może krócej? I tu mamy kilka takich informacji. Na przykład w powyższym cytacie pisało, że na jedną godzinę. No oczywiście w jedną godzinę to wielkiej krzywdy nie zrobi. Więc to nie jest raczej dosłowne. Albo w objawieniu 13.5 na przykład. 13.5 czytamy: dano jej usta mówiące wielkie rzeczy, bluźnierstwa, dano jej możliwość przetrwania 42 miesięcy. 42 miesiąca, więc 3,5 roku. Tak? Tyle dano jej możliwość przetrwania.
tam była mowa o jednej godzinie, tu 42 miesiące. A w objawieniu, wojna ze świętymi jest opisana też w objawieniu 11 rozdział, tylko tam jest święci jako dwóch świadków. Dlaczego dwóch? Bo wszyscy świadkowie, ich zeznania były ważne, jeśli było ich minimum dwóch. Ale być może też może to oznaczać dwóch duchów. Tych duchów, którzy byli na przykład w Eliaszu i Mojżeszu, tak? Którzy nimi kierowali. Natomiast z pewnością tych dwóch świadków symbolizuje ogół świętych, z którymi będzie bestia wojnę prowadzić. Bo tu też jest w 11 rozdziale opisana właśnie wojna ze świętymi, tylko w postaci tych dwóch świadków. No, tylko, że to był werset 5 chyba. Nie. Nie pamiętam, który werset był. 9. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez 3,5 dnia ogląda ich zwłoki, a zwłoki ich nie zezwalają złożyć do grobu. No i tam to właśnie wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się, radują i dary sobie nawzajem będą przesłali, bo ci dwaj prorocy mieszkającą ziemi zadali katuszy. A po 3,5 dniach tchnienie, duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi, a wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: wstąpcie tutaj, i w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. Dlaczego przeczytałem tu kawałek dalej? To jest bardzo ważny szczegół, ponieważ prześladowanie świętych zakończy się w niebowstąpieniem ich. Czyli to, co nazywam porwaniem do nieba, pochwyceniem, no to takich pochwyceń nie będzie wiele, to będzie jeden moment taki, w którym będzie pochwyceni, to będzie moment tuż przed przyjściem Chrystusa, żeby wymierzyć sprawiedliwość, żeby odebrać władzę szatanowi. Dlatego ten moment od ich pokonania do ich wniebowstąpienia to jest moment panowania bestii. I w tym momencie jest to określone jako 3,5 dnia. Może tak jeszcze przypomnę. Objawienie 17:12 mówi o jednej godzinie, czyli tak jakby na godzinę, czyli krótko. Objawienie 13:5 mówi o 42 miesiącach, czyli 3,5 roku, a objawienie 11:9 mówi o 3,5 dnia. Nie jest to sztywna reguła, ale w niektórych proroctwach była taka reguła prorocza, że dzień za rok, więc to by 3,5 roku pasowałoby na 3,5 dnia też w sensie proroczym. Także warto o tym wiedzieć. Stąd spodziewamy się, że prawdopodobnie będzie to 3,5 roku, czyli te 42 miesiące prawdopodobnie jest dosłownie. Natomiast godzina i 3,5 dnia to jest raczej symbolicznie. Warto też zauważyć, że 10 władców z objawienia odpowiada 10 rogom i 10 palcom u stóp. W Księdze Daniela, 2 rozdział, bo tu 10 władców ma wspierać bestię, prawda? Księga objawienia Daniela, przepraszam, nie objawienia, Daniela sobie przeczytałem z 1000-latki. 2 rozdział, 42 werset. A palce u nóg, częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny, oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. No właśnie, to o co chodzi? Dlaczego 10? Bo palców u nóg jest 10, tak? Nie jest tu wprost powiedziane 10, ale to jest łatwe do domyślenia się. 10 palców to jest w posągu z Daniela przedstawia 10 władców, którzy będą wspierać Izrael w czasach końca, którzy dadzą mu swą potęgę. I to te 10 palców to właśnie w stopy, i te 10 palców uderzy kamień z nieba, prawda? Czyli koniec, przyjdzie Chrystus i zaprowadzi swój ład i porządek. Natomiast w Daniela 7 rozdział, i 7 werset. Następnie patrzyłem i ujrzałem w nocnych widzeniach, a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile, miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury, pożerała, kruszyła, depcząc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii, miała 10 rogów. I te 10 rogów odpowiada tym 10 palcom. Jeszcze 24 werset.
10 zaś rogów z tego królestwa powstanie 10 królów. Po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich i obali 3 królów. No i wiemy, już mówiliśmy o tym, że ten odmienny, ten jeden róg, który obali 3 królów, czyli wyrastając jakby wykorzeni tamtych, to jest właśnie bestia, to jest właśnie Izrael. I teraz zobaczcie, tam był taki werset, którym pisało, że 8 będzie bestia, a ona jest z tych 7. I teraz wiele osób myśli, że z tych 7 to może znaczyć z tych 7 głów, które ma ta bestia, tak? Ma 7 głów i 10 rogów. No i tam jest powiedziane, że ona będzie 8, a jest z 7. Tymczasem może się okazać, że owszem, 10 państw przekaże swoją moc i władzę bestii, ale 3 z niej zostaną całkowicie przejęte przez bestię. Tak jakby wynikało z tego, być może terytorialnie zostanie im zabrane terytorium i po prostu, i wtedy co zostanie? Pozostanie 7. Wtedy te, że bestia jest z tych 7, no to miałoby wtedy sens, tak? Aczkolwiek trudno powiedzieć, czy chodzi o te 7 głów, czy chodzi o te 7 rogów, które zostaną, które nie zostaną wyrwane. Czyli zobaczcie, mimo że 10 państw, 10 królów, 10 władców przekaże swoją władzę, będzie wspierać bestię, to bestia 3 z nich, można powiedzieć, pożre. Czyli żadnej wdzięczności nie okaże, bo tak zresztą ten kraj tak działa, prawda? Znamy go. Żadnej wdzięczności, tylko interesy, i to bezwzględne interesy sprawuje. No i jeszcze w Księdze Objawienia mamy tą samą symbolikę nawiązującą do rogu, bo w Księdze Objawienia 17 rozdział, a werset 12 czytamy, a 10 rogów jest wprost wyjaśnione, które widziałeś, to 10 jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowe na 1 godzinę wraz z bestią. Czyli zobaczcie, 10 palców w stopie posągu, 10 rogów Daniela w tej jego bestii, gdzie wyrasta ten jeden pośród nich róg, i 10 rogów z objawienia, to jest jedno i to samo. Widzicie, jak proroctwa się ze sobą uzupełniają? Przez to, że troszeczkę inaczej opisują, są jakby inne szczegóły, inne historie, ale szkielet jest ten sam. To przez to, że są inne szczegóły, to my możemy więcej dostrzec i lepiej zrozumieć, o co w tym chodzi właśnie. Także 10 palców Daniela 2,42, 10 rogów Daniela 7,7,24 i 10 rogów objawienie 17,12 to są ci władcy, którzy w dniach końca, na samym końcu będą, o których jest też powiedziane, że oni wypowiedzą wojnę barankowi, bo dalej jest powiedziane, a ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo panem jest panów i królem królów, a także ci, co z nim są powołani, wybrani i wierni. Czyli w pierwszym momencie bestia będzie mogła pokonać świętych, ale potem, kiedy jakby będzie chciała wypowiedzieć wojnę już nie tym ziemskim świętym, ale samemu Chrystusowi, wtedy Chrystus ich zniszczy. Co zresztą jest też opisane w innych miejscach, ze szczególnym uwzględnieniem w rozdziale 19, gdzie jest opisane właśnie, że zaproszenie na wielką ucztę, żeby ptaki zleciały się, bo będą właśnie miały co zjeść. Tak więc no, mam nadzieję, że jeszcze, jeśli czegoś nie rozumiecie w tym, to pytajcie mnie na koniec, ale mam nadzieję, że dostrzegacie taką całość, jaka się robi. Jeżeli weźmiemy te wszystkie proroctwa, mówią praktycznie o tym samym. Troszkę inaczej, ale o tym samym. Ok, przejdźmy więc teraz do kolejnego, 8 wersetu z Księgi Objawienia, 13 rozdział. Bo jedziemy od pierwszego wersetu, nasze spotkanie. Jeżeli ktoś nie widział poprzednich spotkań, na poprzednich omawialiśmy poprzednie wersety. Teraz kontynuujemy, więc ósmy werset mówi: i pokłonią się mu wszyscy mieszkańcy mieszkający na ziemi, każdy, którego imię nie jest wpisane w zwój czyli księgę życia baranka zabitego od założenia świata. Czyli bo to jest i pokłonią, więc to jest nawiązanie do poprzedniego zdania. Bestia dostanie władzę nad całym światem, można powiedzieć, zamieszkanym, i pokłonią się mu wszyscy mieszkańcy ziemi. To znaczy, że wszyscy mieszkańcy ziemi uznają bestię i jej władzę i nie będą się buntować.
Oczywiście wszyscy w sensie ogólnym, natomiast w szczegółach to nie tak dosłownie, co do jednej o sztuki wszyscy, ponieważ tam jest dalej dopowiedziane. Każdy, którego imię nie jest zapisane, wpisane czy zapisane w zwój życia baranka zabitego od założenia świata. Czyli będą tacy, którzy się nie pokłonią, i to jest bardzo ważna dla nas informacja, pokłonienie się Izraelowi, uznanie jego władzy, będzie oznaczało oczywiście uznanie też władzy szatana, bo wiemy, że on jest jego przedstawicielem. Więc automatycznie jest odwrócenie się od Boga, odrzuceniem Boga, odrzuceniem Chrystusa. Nawet jak będą fałszywie mówić, że oni wielbią Chrystusa, albo że Chrystus by sobie tego życzył, bo też tak będą mówić. Już dzisiaj wielu błądzących tak zwanych chrześcijan każe nam szanować i stawać w obronie Izraela, czyli bestii, czyli wspierać ją, dołączyć się do niej. Natomiast tu jest powiedziane, że kto odda jej pokłon, to w zasadzie nie, to znaczy będą to tylko ci, którzy nie są zapisani w Księdze Życia. Ich imienia nie ma w Księdze Życia. Bardzo ważny szczegół, prawda? To znaczy, że ich życie skończy się na tu i teraz. Nie ma żadnej przyszłości, żadnej nadziei. Wręcz przeciwnie, może spotkać ich jeszcze kara, bo będzie czekał ich sąd. Na sąd zostaną zmartwychwzbudzeni. Wszyscy, bez wyjątku, żeby odebrać karę. Tak więc także wiecie, może być taka sytuacja, że ci, którzy nie będą oddawać pokłonu, będą stanowili taką mniejszość, że im się będzie wydawało, że są jedynymi nawet. Ale nie będą jedynymi oczywiście. Bo wiemy, że jeśli się stworzą w jakiejkolwiek grupy, to te grupy zostaną przez agentów zniszczone po prostu. I to jest taki mały problem, bo zostało to do perfekcji dopanowane już w tej chwili. Tak samo jak śledzenie nas zostało opanowane. I teraz może ktoś okej, to jeszcze inny temat. Dobrze, to za chwilę. Z pewnością może się tak zdarzyć, że tacy jak my będą rozproszeni po świecie. My nawet jesteśmy rozproszeni po świecie. Bardzo niewiele jest osób, które wierzą w Pana naszego Jeszu i mieszkają w tym samym mieście. Raczej jesteśmy z różnych zakątków świata i może nam się też wydawać, że jesteśmy jako jedyni, prawda? Natomiast tak naprawdę może być takich osób dużo więcej. Zobaczcie, wystarczy, że nie pokłonią się bestii, aby mieli już, jakby był wgląd na nich. Wychodzi na to, że właściwie wszyscy, co się nie pokłonią bestii, są ciągle jeszcze zapisani w Księdze Życia. Oczywiście mogą być z tej księgi wykreśleni jeszcze. Ale weźmy pod uwagę, że są dwie grupy ludzi i prawdopodobnie obydwie te, znaczy myślę na pewno, że obydwie te grupy nie przyjmą znamienia bestii i nie poddadzą pokłonu bestii. To jest jedna grupa, to jest na 100%, to są ci, co zostaną pochwyceni, czyli święci, tylko że oni zostaną zabrani z nieba, żeby rządzili nad ziemią, więc nad kim mają rządzić? No to jest właśnie druga grupa, która też z pewnością nie odda pokłonu bestii, nie przyjmie znamienia bestii, ale być może nie będzie znała Chrystusa nawet z imienia, ale z jakiegoś powodu zostaną, właśnie choćby dlatego, że tego nie zrobią, zostaną pozostawieni przy życiu na ziemi. I oni posiądą ziemię, jako łagodnie sposobie ciści, łagodnie sposobieni posiądą ziemię, jak mówił Chrystus skazani na górze. To właśnie wtedy będzie ten moment. Tak więc dwie grupy. Jedna idzie do nieba, żeby rządzić, a druga, żeby była rządzona na ziemi, ale obydwie muszą spełnić ten warunek, że nie powinni kłaniać się bestii, tak? Bo jeśli kłaniają się bestii, to są przeznaczeni na śmierć, na ukaranie. Też ciekawa jest wzmianka, bo być może was to interesowało, werset ten mówi, ten ósmy, który czytaliśmy, że w tej księdze, tam są księga jakaś, zwoje, tak? Zwoje lub księga. Księga to jest tak bardziej współcześnie, kiedyś mówiono zwoje na to. Jakby dokumenty są jakieś. To jest taki, wyjątkowa sytuacja. Bardzo chcielibyśmy mieć swoją teczkę w niebie. Albo przynajmniej swój wpis, to prawda? W Księdze Życia oczywiście, żeby tam była wzmianka o nas. Bo werset ten właśnie mówi o tym, że są tam zapisane imiona tych, co mają żyć. A z kontekstu wynika, że ta księga
istnieje od założenia świata, co jest dość ciekawe. Bo jak ten werset jest właśnie trochę trudny do przetłumaczenia, bo którego imię nie jest wpisany w zwój Księgę Życia Baranka, zabitego od założenia świata. Tymczasem tak jest, ten werset jest tak napisany, jakby baranek był zabity od założenia świata, nie? A chodzi w rzeczywistości, sens jest taki, że chodzi, nie wiem, czy tam drugi przykład mam inaczej. I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w Księdze Życia Zabitego Baranka. O, to jest prawidłowy sens. Nie, zabity baranek jest od początku świata, od założenia świata, tylko księga istnieje od założenia świata. Ale jeżeli ta księga istnieje od założenia świata i tam są wpisane osoby, które mają przeżyć przyszły, na przykład Armagedon, albo być pochwycone do nieba, no to rodzi się pytanie, czy nie mamy do czynienia z przeznaczeniem. Tak, za chwilę wam powiem, że to na dwa sposoby można rozumieć przeznaczenie. Jedno jest prawidłowe, drugie nie. No bo ktoś sobie pomyśli, no jak to, skoro przeżyją tylko ci, co których imiona są zapisane w Księdze Życia, to znaczy, że nasz wysiłek, trud nie ma żadnego znaczenia? Bo i tak będą zbawieni tylko ci, co są zapisani? Oczywiście, no to jaki ma sens wysilać się, trudzić, przechodzić prześladowania, tak? Skoro to nie zależy od tego. To jest właśnie zły sposób rozumowania, taki pogański sposób rozumowania, że wszystko jest zapisane i tego nie można zmienić, że z góry wiadomo, czy ty będziesz zbawiony, czy nie. Nie, nie jest z góry wiadomo, czy będziesz zbawiony, czy nie. Natomiast istnieje księga, w której na daną chwilę możesz być w stanie zbawienia. Czyli jesteś zapisany, tak? Ale to się może zmienić. O tym, że nie istnieje takie przeznaczenie ścisłe, że choćbym nie wiem, co robił i tak z góry stwierdzone, co ja zrobię, nie istnieje coś takiego, bo wtedy nie mielibyśmy wolnej woli, prawda? Istnieje coś innego, istnieje przeznaczenie tego typu, to jest prawidłowe zrozumienie słowa przeznaczenie, że my jesteśmy przeznaczeni do życia, ale my musimy jakby skorzystać z ofiary Chrystusa. A więc już w tym momencie samo skorzystanie z ofiary Chrystusa jest spełnieniem jakiegoś warunku, aczkolwiek nie chodzi o to, że my żyjemy tak, że możemy zaskarbić sobie życie, nie. To jest łaska, że możemy żyć. Natomiast uwzględniając tą łaskę, znajdujemy się na liście do życia, bo żyjemy, na przykład zachowujemy nauki Chrystusa, bardzo ważna rzecz, bo zachowujemy miłość do braci, bardzo ważna rzecz, w ogóle miłość ogólnie. I wiele, wiele takich rzeczy, które są warunkami, jakie nam się stawia, choćby wzywamy imienia Pana naszego Jeszu. Chrystus nam daje zbawienie, więc On decyduje. Mało tego, to jest księga należąca do Chrystusa. I on dokonuje wpisu i może dokonać wymazania też z niego. Może nie będę całego tematu rozwijał, bo to o Księdze Życia moglibyśmy chyba z godzinkę mówić, więc dla przykładu tylko dwa wersety biblijne, które pomogą nam zrozumieć, o jakim formie przeznaczenia mówimy. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział. A 16 werset. Paweł mówi: bo jeśli Ewangelię opowiadam, nie mam się czym chlubić. Może drugi przykład. Bo jeśli bowiem głoszę dobrą nowinę, nie jest to moją chlubą, bo spoczywa na mnie ten obowiązek. Biada mi zaś, jeśli bym dobrą nowinę nie głosił. Dlaczego? Ponieważ głoszenie dobrej nowiny jest mu przeznaczone. On został wyznaczony do tej roli. Konkretnie miał imię Pana naszego Jeszu zanieść do pogan. I to jest jego przeznaczenie. Bóg mu to przeznaczył, ale on ma wolną wolę, w związku z czym może tego nie zrobić. I dlatego mówi: biada mi, gdybym tego nie zrobił. I on w całym swoim życiu walczy o to, żeby nie minąć się z przeznaczeniem, żeby można było zaznaczyć, że on spełnił swoje przeznaczenie. Tak? W tym sensie jesteśmy wyznaczeni do pewnych zadań, pewną rolę musimy odegrać i my musimy to odnaleźć w sobie, co my musimy zrobić i z całego serca starać się to zrobić, bo nam przeznaczone jest żyć i nam przeznaczone jest służyć. Dlatego ja często mówię, że jak ktoś ma piękny głos, jest śpiewakiem, to większość tych śpiewaków wykorzystuje piękny głos do czego? Żeby zdobyć sławę i pieniądze. Nie myślą raczej o tym, żeby oddać chwałę Bogu.
prawda, w ten sposób. A on dostał ten talent po to, żeby wielbić Boga, a nie żeby swoje egoistyczne pragnienia zaspokajać. Tak jest zbudowany świat, każdy jest przeznaczony do czegoś, ale z reguły ludzie w pierwszej kolejności wybierają egoistyczne swoje cele. Próbują i jak im się udaje żyć na jakimś wyższym poziomie niż inni, to zapominają o Bogu najzwyczajniej w świecie. Albo tłumią swoje sumienie. Usprawiedliwiają się w jakiś sposób. Także tu, tego typu przeznaczenie. Paweł był przeznaczony do czegoś. Biada mu, gdyby tego nie zrobił. I każdy z nas biada nam, jeśli nie wykonamy naszego zadania. I objawienie Jana 3:5 jeszcze. Trzeci rozdział, piąty werset Jana. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca. Zwycięzca, czyli ten, kto wytrwa do końca, tak? Bo my się zmagamy z tym światem, także z własnym egoizmem, musimy to wszystko pokonać. Ale szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię jego przed moim ojcem i jego posłańcami, aniołami. No zobaczcie, zobaczcie, bardzo ważna informacja. To, że ktoś jest w księdze życia dziś, nie znaczy, że będzie jutro. Ponieważ wykorzystując wolną wolę, my możemy odpaść od wiary albo nie zwyciężyć, tak? I nie dostaniemy wtedy tych białych szat i nie znajdziemy się w księdze życia i nie będzie dla nas życia. Dlatego kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, bo nie zostanie wymazany. Czyli to nie jest takie przeznaczenie, że raz go przeznaczono i tak już będzie, bo Bóg tak mu przeznaczył. Nie, Bóg go wyznaczył do zadania, ale my, korzystając z wolnej woli, możemy tego zadania nie wykonać. Biada nam wtedy, lepiej żebyśmy wykonali. Paweł wiedział o tym, dlatego nie wahał się i skorygował się, kiedy zrozumiał, że jest po niewłaściwej stronie. Także, tak więc chodzi o tego typu przeznaczenie. Natomiast ten ósmy werset jest bardzo ciekawy. Mówi nam, że właśnie ta księga to jest księga zabitego baranka. Troszeczkę taki absurd, tak? Księga życia należy do zabitego baranka. No, on umarł po to, żeby móc właśnie tą księgę życia jakby wpisać nas do tej księgi życia. Ale ważny szczegół, ona jest jego. To tutaj z tego wynika przynajmniej, tak? Ósmego wersetu. W księdze życia zabitego baranka. Czyli zabity baranek, Chrystus po prostu, to jest symbol, ma tą księgę. To jest księga życia Chrystusa. Zresztą on mówił, że będzie mógł zmartwychwzbudzać, będzie mógł dawać życie. No i właśnie to jest ta księga. I zobaczcie, jest też powiedziane tu z tym, który przeczytaliśmy przed chwilą, 3:5, prawda? To jest 3:5, tak. Jeszcze raz zobaczcie, zwróć uwagę. Księgi życia, imienia jego nie wymarzą, czyli Chrystus tego imienia nie wymarzy. Tak? I wyznam imię jego przed ojcem i przed jego posłańcami, posłami inaczej. Czyli, Chrystus nas wykupuje z ziemi dla ojca i przyprowadza nas do ojca. Ale ciekawa jest i zastanawiająca myśl, że nie tylko ojcu nas przedstawi, ale także jego posłańcom. Co może sugerować, znaczy przede wszystkim, że jego posłańcy, jakby Bóg ma swoich posłańców, no Gabriel był między innymi takim jego posłańcem, który mówi, że przed samym Bogiem staje, których jakby też powinni wiedzieć, kto należy do Chrystusa. Dlatego kluczową rzeczą jest, kiedy my się modlimy, żeby modlić się w imieniu Pana naszego Jeszu, bo wtedy my się przedstawiamy jako ci należący do Chrystusa o imieniu Jeszu. A nie Zeus czy jakimś innym, tak? Także to są bardzo ważne szczegóły. I ktoś powie, oni wszystko i tak wiedzą. No ale jak widać, jakaś tam księga jest i Chrystus nas musi przedstawić, tak? Musimy też mieć znamię Ducha Świętego, żeby nie zginąć. To przykład z Paschy, tak? Kiedy krwią baranka musieli pokropić sobie odźwia. I tam, gdzie była ta krew baranka, tam anioł nie zabijał pierworodnego.
To też była symbolika wskazująca na to, że nam życie daje Chrystus, właśnie ten baranek, który nie bez powodu jest to nawiązanie do baranka zabitego, bo to jest aluzja właśnie do tego ratunku. Bycie zapisane w tej księdze życia oznacza, że aniołowie, którzy będą wykonywać wyrok, nas oszczędzą. Także jest taka księga i ci aniołowie, być może z ramienia Boga bezpośrednio, wykonają ten wyrok. Wtedy to był taki anioł, którego nazwano niszczyciel. Także no, są to moim zdaniem dość ciekawe szczegóły. Ale przejdźmy jeszcze do dwóch kolejnych wersetów. Ostatnich dzisiaj już. 9, 10. 13 rozdziału Jana. 9 i 10, bo 9 jest krótki. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha, posłyszy. Jeśli ktoś do niewoli jest gromadzony, idzie do niewoli. Jeśli ktoś w mieczu zabije, musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Jeszcze raz przypomnę, te w nawiasach to słowa dodane. W języku polskim się dodaje, w innych językach się nie dodaje. Semicki się nie dodaje, jest. A ten z takiej innej klamrze, to w niektórych manuskryptach występuje te słowa, w niektórych nie. Więc jeśli ktoś do niewoli, idzie do niewoli, można tak krótko powiedzieć, albo rozwinąć, jeśli ktoś do niewoli jest gromadzony, niektórzy mu przetłumaczą na przeznaczony, właśnie, znowu się pojawia nam przeznaczenie, prawda? Idzie do niewoli, a jeśli ktoś mieczu zabije, musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość wiara świętych. I tu ten werset w tłumaczeniu katolickim czy protestanckim znowu nas utwierdzi w przekonaniu o właśnie przeznaczeniu, bo zobaczmy, jak ten werset jest oddany, który to był 13. Jak ten werset jest oddany w katolickim na przykład przykładzie. Ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Jeśli ktoś ma uszy, niechaj posłyszy. Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, widzicie? Nie gromadzony, tylko przeznaczony. Idzie do niewoli. To jest dodane jakby przez tłumacza. Jeśli ktoś na zabicie mieczem, musi być mieczem zabity. Nie dość, że zmieniono sens tutaj wypowiedzi, to jeszcze pojawia się taka aluzja, że będziemy przeznaczeni albo do niewoli, albo pod miecz. Tak? To nie zależy od nas, tak nam wyznaczono. Oczywiście Bóg może wyznaczyć sposób, w jaki przechodzimy próbę. Może wyznaczyć także sposób naszej śmierci. To żaden problem. Wielokrotnie to robił. Ale najczęściej tego nie robi. Najczęściej to nie od tego zależy. I zobaczcie, jeżeli ja oddałem ten werset inaczej, moim zdaniem dokładniej, bo... gdzie to było? Jeśli ktoś do niewoli jest gromadzony, idzie do niewoli. Jeśli ktoś w mieczu zabije... Nie ma być zabity, ale jeżeli on zabije, musi być mieczem zabity. To jest to, co Chrystus mówił, kto miecza dobędzie, ten od miecza zginie. To jest jakby... wcześniej dał taką naukę Piotrowi, a my dzisiaj z tego korzystamy, bo to ma swoje dalsze konsekwencje. Znaczy, w czasach końca, jeżeli ktoś będzie chciał walczyć przeciwko bestii z bronią w ręku, to zginie z tej broni. Tak jak ja tak rozumiem ten werset. Czyli tak naprawdę to jest dla nas informacja, że ta wojna ze świętymi to nie jest wojna na karabiny, wtedy na miecza, teraz na karabiny, bo zginiemy. Jeśli nie podejmiemy walki takiej terrorystycznej, można powiedzieć, no to możemy nas spotkać w więzieniu, ale jeśli ktoś będzie zabijał, to zostanie zabity, nawet jeśli to będzie robił właśnie w imieniu Chrystusa. Tak? Także w zasadzie jest to taka aluzja, że to nie jest tak, że my nie możemy zabić kogoś, bo na przykład samobronie możemy się bronić, tak, albo bronić kogoś innego. Natomiast tu jest taka aluzja, że to nie, w tym przypadku nie ma to sensu, ponieważ zginiemy. Czyli ktoś, kto zechce z bestią walczyć zbrojnie, jest skazany na zabicie. A pozostali to być może tylko na więzienie, tak z tego wynika, nie? Także w pewnym sensie możemy sobie sami tutaj powiedzieć przeznaczenie, jeżeli ktoś będzie na tyle agresywny, że powie, a ja jednak będę walczył, no to od razu mówi, wiem, że zginę, wiem, bo wierzę Słowu Bożemu, wiem, ale to akceptuję. Też tak może być, że tak powiem, dobrze. Dobrze. No właśnie. Tu jest taki dopowiedziany jeszcze.
co wskazuje też, że tu nie chodzi o przeznaczenie. Ale bo jest powiedziane, a gdzie to było? Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Jesteśmy poddani próbie i od tego, jak tą próbę przejdziemy, zależy wynik, a nie od przeznaczenia jakiegoś z góry, jakiegoś fatum. Wszyscy będziemy poddani próbie, niestety nie wszyscy przejdą ją. Wielu się potyka nawet dzisiaj na takich drobnych, na jakichś nieporozumieniach zupełnych, a co dopiero wtedy, kiedy będą prawdziwe prześladowania. Warto więc pamiętać, że nie ma takiej straty, której Bóg nie byłby w stanie, i oczywiście Pan nasz Jeszu, nam wynagrodzić. A jednocześnie warto też pamiętać o tym, i to też jest część naszej wiary i zaufania, o tym, co mówi pierwszy list do Koryntian 10:13. Wtedy właśnie musimy o tym liście do Koryntian pamiętać, szczególnie mocno, udowadniając, że wierzymy w to, co tu zostało zapisane. Pierwszy do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Próba was nie dosięgła, chyba że taka ludzka. Wierny jest Bóg i nie pozwoli was próbować ponad wasze możliwości, ale dołoży do próby wyjście, byście mogli ją znieść. Tak więc warto wiedzieć o tym, że jeśli spotka nas próba, to taka, którą jesteśmy w stanie znieść. No ale to nie zmienia faktu, że trzeba mieć się na baczności. Trzeba być ostrożnym, bo próby są nie tylko wtedy, gdy ktoś rzuca do nas kamieniem, ale wtedy, gdy obrazi nas w jakiś sposób. To też jest próba, jak my na to zareagujemy. Biblia mówi, że kto gniewa się nawet na swego brata, to w zasadzie dopuszcza do siebie diabła. A jak dopuszcza do siebie diabła, to znaczy, że nie ma Ducha Świętego. Duch Święty się do niego nie przyznaje, więc nawet taka rzecz jak gniewanie się na brata, czy nieprzebaczanie mu, żywienie urazy, jest już upadkiem w próbie. To już jest klęska, nie? A co dopiero, kiedy będą takie prześladowania typu właśnie, że będą zabijać dzieci, rodzinę. Tak jak powiedziałem, nie ma czegoś takiego, co by Bóg nie wynagrodził, bo dzieci może zmartwychwzbudzić, prawda? No ale wiadomo, nie jest to łatwe, nie jest to przykre, ale pytanie brzmi, czy ufamy Bogu? Bo przed nami jeszcze jest właśnie taka próba, jak przyjęcie znamienia bestii. Wiadomo, że będzie silny nacisk na to. Będą z pewnością większy będzie nacisk niż był teraz, wiecie, w tym koronaświrusie. Wielu uległo, ludzi, którzy mieli małą wiedzę lub małą wiarę, uległo i przyjęło. Poddało się eksperymentowi. Natomiast znamie bestii będzie jeszcze trudniejsze, jeszcze większy będzie nacisk z możliwością nawet zabijania ludzi. I teraz jeśli dla kogoś to życie tu i teraz jest numerem jeden, to być może zdecyduje się oddać, przyjąć te znamie bestii, wypożyć sobie jeszcze w wygodzie, w luksusach. Ale jeśli ktoś wie, że to życie to jest tylko próbka, a prawdziwe życie to dopiero zostanie przed nami odsłonięte po zmartwychwstaniu, no to w zasadzie nie, żaden problem, prawda, umrzeć. Jeśli macie pytania do dzisiejszego tematu, to teraz zamieniam się w czytelnika waszych pytań. Jak będę umiał, to będę odpowiadał. Tak jak widzicie, nie doszliśmy. Myślałem, że dojdziemy dzisiaj do znamienia bestii, ale jeszcze nie doszliśmy. W następnym spotkaniu będzie omawiać posąg bestii właśnie. To myślę, że będzie też bardzo ciekawe. Także dzisiaj jeszcze ten sobie darujmy. Trzymajmy się tego, cośmy omawiali tutaj. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę. Teraz tak. C. Space mówi tak. Witam, jeżeli Pan jest nad wszystkim, jest w teraźniejszości, w przeszłości i przyszłości, zna nasze poczynania, wszystkie od początku do końca, zna nasze dni, choć nie było jeszcze żadnego. I tu ci zerwało pewnie, za krótki miałeś, bo ucina, YouTube nie daje długich komentarzy. Otóż poza czasem i przestrzenią jest tylko Bóg Ojciec. Wszystkie stworzenia, w tym także Chrystus, są w czasie i w przestrzeni. Chrystus jest początkiem czasu w ogóle.
bo dla Boga czas nie istnieje. Bo tu mówisz o, że jest przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. Można tak powiedzieć o Bogu Ojcu, natomiast o Panu naszym Jezu już nie. Dlatego zobaczcie, nasz Pan Jezu, żeby mieć proroctwa, to musi je otrzymać od Ojca. To jest nawet wprost powiedziane w objawieniu Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset, czyli we wstępie. Objawienie Jezu pomazańca, które dał mu Bóg. Bóg jest źródłem wiedzy. Natomiast Chrystus jest tym, który przekazywał na ziemię tą pozytywną, bo on tutaj był, on jest głównym organizatorem odzyskania ziemi, znaczy odzyskania ludzi przede wszystkim, uratowania ludzi, tych, którzy jakby w jego oczach wzbudzają jego sympatię i zasługują na to. To on jest głównym organizatorem, dlatego on sobie zorganizował. Oczywiście ma do współpracy innych posłów, ale on sobie zorganizował całą sieć kontaktowania się z prorokami, przesyłania im wiadomości. Dlatego jeden z wersetów mówi, że to Duch Chrystusa przepowiadał proroctwa. Ale tutaj pokazane jest w tym pierwszym wersecie, że Chrystus posiada te proroctwa od Ojca. Co zresztą będąc na ziemi potwierdził, bo mówił, że on nic od siebie nie mówi, on tylko mówi to, co słyszy od Ojca, nie? Przekazuje to, co Ojciec mówi. Choć mimo to, słuchajcie, jest niesamowita rzecz, też bardzo słabo znany werset. Nie pamiętam, 21 czy 22 chyba. I rzekł szósty werset, rzekł mi, te słowa wiarygodne są prawdziwe, a Pan, Bóg duchów, czyli tchnień, proroków. Bóg proroków, można powiedzieć, Bóg duchów proroczych, o, tak byśmy inaczej powiedzieli, jest Panem jednocześnie. Wysłał swojego posłańca, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. Chrystus jest nazwany Bogiem duchów proroczych. On dowodzi, on jest dowódcą proroków, można, znaczy duchów proroczych, które posyła, tak jak tutaj posłał swojego posłańca, anioła. Na tym polega natchnienie, że anioł przychodzi i przekazuje, no, Janowi przekazał wizję, tak? I teraz zobaczcie, wróćmy jeszcze raz do pierwszego wersetu. Tu jest wyraźnie powiedziane objawienie Jeszu pomazańca, które dał mu Bóg, ukazując swym sługom, co musi się stać niebawem, znaki, wysławszy przez posła jego słudze, jego Janowi. Czyli Bóg dał te proroctwo Chrystusowi, a Chrystus posłał anioła, którego w tym momencie jest duchem proroczym, tak? On zanosi, anioł zaniósł to proroctwo. A Chrystus jest ich Bogiem, jakby, czyli ich dowódcą. Bo musimy pamiętać, że Bóg tak dosłownie znaczy ktoś potężny. I tutaj jeszcze dalej gdzieś ten werset potwierdzony, ten szósty werset, bo to jest tylko Pan Bóg duchów proroczych, a gdzieś tu dalej było jeszcze. O, jest szesnasty. Ja, Jeszu, wysłałem posła mojego, by zaświadczyć wam to w zgromadzeniach. Ja jestem korzeń i ród Dawida, gwiazda lśniąca poranna. Czyli tutaj jest powiedziane 16, że to Jeszu posłał posłańca, a w szóstym jest powiedziane, Bóg duchów proroczych wysłał swojego posłańca. To jest wyraźnie powiedziane, że Chrystus jest nazwany duchem, czy Bogiem duchów proroczych. No, myśmy powiedzieli inaczej, głównodowodzącym. On jest organizatorem w ogóle proroctw. On jest organizatorem kontaktu z ludźmi na ziemi. On to przeprowadził, bo inni zbuntowani synowie Boży też kontaktowali się przez swoje demony, ale nie na chwałę Boga Ojca i nie po to, żeby ludzi ratować. Co najwyżej obiecywali im, że będą im błogosławić tutaj na ziemi. I tak, poganie taką mieli nadzieję. Kiedy składali ofiary i kiedy modlili się do swoich bogów, to nikt z nich nie liczył na to, że ci bogowie dadzą im jakieś życie po śmierci. Nie, takiej nadziei nie było. Oni się tylko modlili o to, żeby ich chronił tu na ziemi i żeby im dobrobyt był, póki żyją. A Chrystus wprowadził coś nowego, wprowadził nagrodę po śmierci. Jeśli chodzi o dla nas, nie istnieje przeszłość i nie istnieje przyszłość, istnieje tylko teraźniejszość. Przeszłość była, teraźniejszość jest, a przyszłość będzie.
Natomiast Bóg przewiduje przyszłość swojej ogromnej mądrości. Znaczy, na czym to polega? Bóg jest w stanie przewidzieć wszystkie warianty, tak jak komputer albo szachista, tak? Przewiduje, im lepszy szachista, tym więcej wariantów do przodu jest w stanie przewidzieć, dzięki czemu jest w stanie uniknąć pułapek i wygrać z przeciwnikiem, który mniej wariantów przewiduje do przodu. Kiedy komputery są w stanie opanować wszystkie możliwe warianty, to w tym momencie już człowiek nie jest w stanie z nimi wygrać, tak? Komputer teraz, mając wszystkie możliwe warianty i podejmując odpowiednie decyzje, wiedząc, czyli mówiąc krótko, ktoś, kto ogarnia te wszystkie warianty, wie, że kiedy ty skoczysz pionkiem gdzieś tu albo wieżą gdzieś tam, to ci się, przed tobą jest określona ilość wariantów. I Bóg jest kimś takim, kto jest w stanie przewidzieć wszystkie warianty, jakie mogą się rozegrać na szachownicy naszego życia. Ale to my decydujemy, gdzie, co zrobimy. Czy pójdziemy w lewo, czy pójdziemy w prawo. W tym sensie nie mamy przeznaczenia. Bóg wie, że jak zdecydujemy się w lewo, to następne warianty są takie, a takie. I Bóg jest w tym sensie w stanie wszystko przewidzieć, że wie na przykład, wyznacza z góry nas do pewnych zadań, bo wie, że my jesteśmy w stanie je zrealizować. Jeśli my ich nie realizujemy, to znaczy to jest biada dla nas, bo myśmy podjęli decyzję, że ich nie będziemy realizować po prostu. Że my sobie wybierzemy jakiś inny rodzaj życia, łatwiejszy na przykład. Tak więc na tym polega zdolność przewidywania przyszłości, że Bóg wie wszystkie warianty z góry. Natomiast całe wydarzenia się rozgrywają w taki sposób, że najwięcej wariantów było na samym początku. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, było mnóstwo wariantów. Był na przykład wariant, że Adam z Ewą będą wierni i był wariant, że będą niewierni. A więc dwa razy więcej było możliwości. I teraz jeśli wybrali, że są niewierni, to już tamte warianty nie istnieją. Istnieją tylko warianty niewierności i znowu, ale mnóstwo innych wariantów. Będą się rodzić dzieci, te dzieci będą podejmować różne decyzje i znowu, za każdym razem, gdy coś się wydarzy, zmniejsza się ilość wariantów. Finał jest na koniec. Znaczy, problem w tym, że wszystkie warianty, od momentu, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, wszystkie warianty przewidywały, że ludzie będą umierać. Nie było wariantu na życie wieczne już wtedy. I wtedy jakby Chrystus hakuje system, składa ofiarę za ludzi i wprowadza do tej gry furtkę. On się dosłownie nazywa, że on jest drzwiami. I musimy przejść przez tą furtkę, przez te drzwi, bo tylko przejście przez te drzwi, to jest jakby zhakowany program, tak? Wstawiony tam jest, tylko wejście przez te drzwi może nam, da nam możliwość uniknięcia śmierci. Wszyscy inni, którzy próbują ominąć te drzwi, na przykład Żydzi szukają swojego sposobu na zbawienie bez Chrystusa naszego, ci wszyscy się oszukają. Nie znajdą zbawienia, bo nie ma zbawienia poza Chrystusem. Nie? Więc to jest taki bardzo ważny szczegół. Ale wszystkie warianty, im dłużej życie się rozgrywa, tym możliwość wariantów jest coraz mniejsza. Wszystko zmierza stopniowo do finalizacji i tak jak się z początku było bardzo szeroka możliwość, tak ona się stopniowo się zaczyna jakby zawężać. To chyba właśnie po złożeniu przez Chrystusa ofiary zwłaszcza. Bo nadejdzie koniec, w którym wszyscy będą musieli, ten eon się skończy po prostu. I ten eon się kończy przez brak, upływ czasu, dlatego ilość wariantów się zmniejsza, bo czas się kończy. Nie ma już, poza tym czasem nie ma wariantów poza Chrystusem. I teraz, kiedy ktoś umiera w Chrystusie albo ktoś trwa w Chrystusie, to kiedy eon się kończy, Chrystus go przenosi do nowego eonu. Wszyscy pozostali znikają, tak dlatego warianty się kończą, nie? I to, a Bóg to wszystko przewidział, to dlatego wyznaczył czas. Bo inaczej, to gdyby nie wyznaczył końca eonu, gdyby ten eon nie miał końca, to ilość wariantów by była nieograniczona bez przerwy i zło by się nigdy nie skończyło. Natomiast przez to, że został wyznaczony czas domknięcia, no to warianty się kończą i tylko w Chrystusie się ludzie przemkną przez taką szczelinę jak gdyby w systemie i do nowego życia. Kliknąłem, nie mogę przewinąć. Czytam, co tu jeszcze piszecie, bo ja się skupiłem na samym początku, a wy tam dużo więcej napisaliście.
Tak, system od lat szykuje się na walkę ze świętymi. Dokładnie. Moim zdaniem nawet oni obserwują niebo specjalnie pod tym kątem. Prawdopodobnie szukają luki w systemie lub szykują się do rozbicia kupuły. Na pewno obserwują niebo z myślą o tym, że jakby wyłapanie momentu, kiedy Chrystus się pojawi z armią na niebie, tak? Ponieważ Biblia mówi, że niebo zostanie otwarte. Tak jakby kopuła się otworzyła. Pieczęciami się zajmiemy innym razem. Agnieszka, co z farmacją? Czy przyjęcie szczepion i zmiana DNA nie może być znakiem bestii? Nie, to wiele osób popełniło to nieświadomie. To jest po prostu błąd, ale nieświadomy. Natomiast o znamieniu bestii będziemy jeszcze mówić, tak? Znamie bestii to jest świadome odrzucenie Boga. Nie można powiedzieć o ludziach, którzy zostali oszukani tutaj, że oni świadomie to zrobili. Dlatego jest taka kara, że nie ma... Ciało nasze nie ma takiego znaczenia, bo to, czy my żyjemy dłużej, czy krócej, też nie ma znaczenia. Chrystus na przykład wydał swoje ciało na śmierć, tak? No to, czy na zniszczenie, na zabicie, na zmaltretowanie. I ono w końcu zgniło. Znaczy nie, zgniło, gdyby zostało w grobie oczywiście, ale zostało jakby zabrane. Natomiast każde inne ciało by zgniło. Więc wszyscy procy ich ciała zginęły w końcu. I ciała się nasze starzeją też, więc tu nie chodzi o to, żebyśmy my ciało zachowali w jakimś szczególnym świętości, w sensie takim dosłownym, cielesnym, bo ono i tak zgnije w większości przypadków nas, z wyjątkiem Chrystusa, tak? Ono jest przeznaczone do zniszczenia. Mamy zachować, także nie ma znaczenia tutaj, ktoś zostanie otruty na przykład, nie? Ktoś zostanie spalony, czy ciało zostanie zniszczone, no to nie ma znaczenia. Liczy się to, jak czy ty odrzuciłaś Chrystusa, czy nie. To jest bardzo ważne. I teraz zobaczcie, ponieważ bestia będzie bluźnić Bogu, więc to znamie bestii będzie jak gdyby wyrzeczeniem się Boga. To by coś z tego będzie związane. Ale jeszcze o tym będziemy mówić na następnych spotkaniach. Ten, bo pisze, myślę, że do triumfu Izraela sionistycznego nie doczekamy. Nadal to państwo ma ograniczoną potęgę, chyba że nierządnica zrobi reset i zrobi sionistom próg do władzy. Znaczy, jak zauważyłeś, upadek nierządnicy będzie gwałtowny, natomiast nastąpi on dlatego właśnie, że bestia będzie miała władzę innych państw. To jest... Ja wiem, że to się wydaje niemożliwe, ale już w tej chwili zobaczcie, że w zasadzie nawet arabskie kraje się dogadują z Izraelem. Natomiast przyjdzie moment, w którym wszyscy ulegną mu. Nawet ci, których ona zniszczy. No bo trzy państwa mają być zniszczone, trzy rogi, prawda? Więc to pokazuje, że jak ona będzie miała potęgę. Jak to się stanie? No dlatego, że szatan przekaże jej tą potęgę, dlatego to jest coś niezwykłego, to nie będzie, nie możemy tego kalkulować w sposób ludzki, w sposób ludzki to wydaje mi się dzisiaj niemożliwe. Nawet niektórzy twierdzili, że za 10 lat Izraela nie będzie, a jest, już minęło więcej niż 10 lat. Także są przed nami jeszcze niespodzianki, na pewno to się spełni. Magdalena, mam pytanie, czym jest i jak ma wyglądać to prawdziwe życie? Moja wyobraźnia nie umie poradzić sobie z życiem wiecznym, z nagrodą dla wytrwałych. No i słusznie, Magdalena, bo Biblia mówi, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Ale powiem tak, jeżeli ta próbka życia, którą mamy tutaj, sprawia ci przyjemność, pomijając, że może chorujesz albo coś, nie wiem, ale jeśli załóżmy, że jesteś zdrowa i że nie masz jakichś kłopotów i czujesz, że to życie mogło być piękne na ziemi, gdyby ludzie oczywiście byli jeszcze lepsi, to wyobraź sobie, że to, co nam szykuje Bóg, będzie jeszcze lepsze. Będzie nowe niebo i nowa ziemia. Całkiem inna. Nie wiemy, na ile całkiem inna, ale wiemy, że to ma być coś wspaniałego. Także nikt nawet nie będzie chciał wspominać potem tej starej ziemi. Ona nie będzie się równać, nie? Oczywiście, ale to jest kwestia naszej wiary, bo nie jesteśmy w stanie sobie tego opisać. Tam trochę jest w 21, chyba i 22 rozdziale troszeczkę opisane coś tam, ale to jest tak symbolicznie bardziej.
trzecia nuta, ale są naczynia użyteczne i nieużyteczne przeznaczone na dzień zagłady. No, to jest taki... Kłopotliwa sytuacja jest wtedy, kiedy dowiadujemy się, że jakiś człowiek jest wyznaczony do niefajnego celu, nie? Tak było z Faraonem, tak było z Judaszem. Także to są rzeczy, które no, pozostawiamy sprawiedliwości Bożej i Jego sądowi. I ufamy, że tam nikomu się krzywda nie dzieje, nie? Bo, słuchajcie, jak to jest, że ktoś zostaje wyznaczony do takiego celu? To niekoniecznie dlatego, że Bóg go do tego zmusza, aczkolwiek gdyby tak było, to nic na to nie poradzimy, ale raczej wynika z faktu, że Bóg spośród tych osób, które są, wybiera tą, która się do tego nadaje, czyli zła. Która ma taką predyspozycję, która nie jest do końca osobą dobrą, nie? Chociaż może udawać dobrą. Więc jeśli ufamy Bogu, no to weźmy to pod uwagę, nie? Bo i tak samo jest odwrotnie, na przykład, co sprawiło, że Mariam została wybrana na tą, która urodzi Chrystusa na ziemi, Syna Bożego na ziemi. Została wybrana, czy na pewno z jakiegoś tam rodowodu, prawda, ale z tej linii rodowodowej została wybrana po prostu ta, która była najlepsza. To nie dlatego, że miała ładne zęby, czy długie włosy, czy tam, nie wiem, coś innego, czy ładny uśmiech, ale była pokorna, tak, pokora to jest bardzo ważna u niej. I wierząca głęboko, nie? Natomiast gdyby nie była wierząca, gdyby nie zachowała czystości, na przykład zdała się w niemoralność, to Bóg by wybrał inną, też z pokolenia Dawida pewnie. Tak gdybamy w tej chwili, bo my tak do końca nie wiemy tego, nie? Po prostu Bóg ma możliwość wyboru spośród iluś tam osób i wybiera to, co jest najlepsze. Dlatego w takim momencie, był taki moment, kiedy faryzeusze mówią, żeby powstrzymał ludzi, którzy wołają Hosanna na wysokości, tak, jak witają Chrystusa, a Chrystus mówi, jak oni nie będą wołać, to kamienie będą wołać. Czyli tak czy siak musi się spełnić proroctwo, więc jak nie ten, to inny, ktoś inny to zrobi, tak, ale to się stanie tak i tak. Danuta, Stwórca to Alfa i Omega, od początku wie, kto będzie zbawiony, tylko my tego nie wiemy. No nie. To czytałem parę wersetów, że owszem, Stwórca wie, kto będzie zbawiony, w sensie takim, że ma możliwość być zbawionym, ale my mamy wolną wolę i możemy wypowiedzieć posłuszeństwo. Stwórca, to nie zmienia faktu, że Stwórca nam dał to zbawienie, ale myśmy je odrzucili po prostu. Czyli Stwórca może Ciebie, Danuta, przeznaczyć do zbawienia, ale Ty możesz to zbawienie odrzucić. Odrzucając na przykład nauki Chrystusa. Alfa, Omega, to znaczy pierwszy i ostatni. To tak jest głównie powiedziane o Chrystusie, nie? Że On jest pierwszy i ostatni. Bo jak powiedziałem, Bóg Ojciec poza czasem przestrzenią. Dopóki istniał sam Bóg Ojciec, nie było czasu. Ponieważ no, Bóg Ojciec sam w sobie był wszystkim dla siebie. Natomiast... Kiedy pojawia się czas, taki przykład podaję, żeby Wam pomóc to sobie wyobrazić. Czas się pojawia wtedy, gdy jest jakaś interakcja, czyli na przykład pojawia się druga osoba. Jeżeli Bóg zrodził Chrystusa i powiedział coś do Niego, to ten moment, zanim Chrystus mu odpowiedział, to jest czas. Tak? Czyli żeby czas istniał, muszą istnieć dwie osoby. Tak samo przestrzeń mogła powstać dopiero wtedy, gdy powstały dwie osoby, które musiały się przemieszczać w tej przestrzeni względem siebie nawzajem. Jeżeli była tylko jedna osoba, nie potrzebowała żadnej przestrzeni, żadnego czasu. To był właśnie Bóg Ojciec, nie? Natomiast im więcej było stworzeń, tym więcej trzeba było przestrzeni i między nimi zachodziła różna reakcja, czyli odmierzano, ile upłynęło czasu między tym a tamtym. I w ten sposób powstał czas. Czas oczywiście dla Chrystusa nie ma takiego znaczenia, ponieważ on się nie starzeje w niebie, ale dla ludzi już miał duże znaczenie, bo został właśnie dlatego między nimi, że zgrzeszyli i został im wyznaczony czas, do kiedy jak gdyby mogą walczyć o więcej życia. A potem już nie. I tak samo ten świat ma wyznaczony czas.
Jak traktować braci, którzy uważają Izrael za naród wybrany, i jak próbuję ich uświadomić, że to fałszywy Izrael, to ostrzegają mnie, że mogą tym gniewać Boga. No, ale niestety nie Boga Ojca, tylko raczej tego Boga tego świata. Nie zbawisz nikogo na siłę. Ale jest, ponieważ oni zawsze wybierają sobie wersety, że należy błogosławić Izrael i tak dalej. Na to, że to fałszywy Izrael, to jakby lekceważą. Natomiast jest taki werset biblijny, właściwie dużo wersetów biblijnych, ale to jest cała opisana umowa, jaką Izrael zawarł z Bogiem, w której zgodził się nie tylko na to, że Bóg będzie mu błogosławił, ale zgodził się, że będą przeklęci, jeśli nie będą wypełniać woli Bożej. I dzisiejszy Izrael nie wypełnia woli Bożej i na podstawie tych wersetów, tej umowy, jaką zawarł z Bogiem, są przeklęci. Bo Izrael jako taki jest ateistyczny, jest bardzo niemoralny zresztą, bardzo grzeszny. Natomiast strasznie homo też. Także możesz na tym przykładzie wykazać im, że ten Izrael nie jest. A Biblia zapowiada, że on będzie jeszcze bardziej bluźnił Bogu. Więc będzie jeszcze gorszy, nie? Dante pisze, Izrael jest duchowy. Dokładnie. Prawdziwym Izraelem to są ci, którzy uznają Chrystusa o imieniu Jeszu za swojego króla i władcę, za swojego Pana. Dlaczego? Bo władcą Izraela, czy Izraela, jest Chrystus. Ci, którzy go nie uznają, nie mogą być Izraelitami. Czyli Izrael jest duchowy w tym sensie. To znaczy, każdy... Mój kot tu szaleje, bo drzwi zamknąłem. Każdy, kto uznaje Chrystusa swego Pana, jest jakby obywatelem Izraela. A ten, który nie uznaje, wyrzeka się swego Pana, no to przecież Chrystus dał mnóstwo takich przypowieści, w których mówi, że po prostu ich wybije, wymorduje ich wszystkich. Tych, którzy nie chcieli Jego mieć za swego Pana, nie? Albo którzy zabijali Jego proroków, których On posyłał. C-Space pisze, Krzysztof, dotknąłeś bardzo ciekawego tematu, a dotyczą sztucznej inteligencji i diabeł będzie próbować to skopiować. Znaczy, nie wiem, co skopiować. Mogą oczywiście reżyserować pewne... Najbardziej prawdopodobne... Znaczy, sztuczna inteligencja jest jedną z wariantów, które mogą wykorzystywać, żeby stworzyć super umysł, który by mówił, że no, jest najlepszy, najwspanialszy, najcudowniejszy, więc on powinien rządzić, tak? A więc no, w pewnym sensie jakby Mesjasza zastąpić. To jest bardzo prawdopodobne. Ale zobaczcie, nie odrzucajcie jeszcze takiej myśli, którą już wcześniej, to 20 lat temu, nawet jeszcze wcześniej ludzie mówili, że demony mogą się przedstawić jako przybysze z kosmosu też, nie? A jeszcze dalej piszesz. Ciekawy obraz całego tematu sztucznej inteligencji dotyczy właśnie naszych czasów, a i można paradoksalnie być przyczyną jednoznacznego rozwiązania Pana Jeszu. Nie rozumiem do końca, co masz na myśli. Czekajcie, bo tu macie dużo tekstu, a ja zostałem w tyle. Danuta Bartnik. Chrystus mówi, przyszedłem tylko do zaginionych owiec z domu Izraela, do kobiety kananejskiej. Tak, ale w tamtym czasie on tylko przyszedł do nich, nie? I zaginionych, zobaczcie, on, większość narodu go odrzuciła, odrzuciła własnego władcę, w związku z czym nie są członkami tego narodu. Wyrzekli się z prawie tego właściciela. Natomiast po jakimś czasie wysyła, jak idzie do nieba, wysyła uczniów, żebyście na cały świat ich głosili. Bo główna, najważniejsza myśl to było, żeby spełniło się przymierze, czyli umowa, jaką Bóg zawarł z Abrahamem. A ta umowa brzmiała, że wszystkie narody na całej ziemi będą błogosławione dzięki nasieniu Jego, czyli dzięki Chrystusowi. I Chrystus miał ograniczoną ilość czasu i działał więc tylko w Galilei i w Judei, bo miał mało czasu i ograniczenia.
No i niewłaściwe byłoby, żeby go zabili Rzymianie, tak? Więc musiał zginąć tutaj. Z proroctwa wszystkie się musiały to spełnić. Więc się ograniczał do tego czasu. Ale jak ktoś pokazał już pokorę, jak ta kobieta Kananejka, to zrobił wyjątek. Tam wiele takich wyjątków robił dla oficera rzymskiego, prawda? Było takich więcej przypadków. List Jakuba, pozdrawiam 12 pokoleń w rozproszeniu. No to jest raczej do symbolicznego, bo nie było już wtedy 12 pokoleń. Był tylko Beniamina, Judy i jakieś niedobitki Lewitów byli. Reszta nie było, nie wiadomo gdzie była. Moim zdaniem reszta to są Palestyńczycy w dużym stopniu, no ale oni się tam trochę zmieszali z innymi narodami. Natomiast cały Izrael, w sensie takim, że duchowy, to tak, to żaden problem, nie? Space pisze nowy projekt QStar, sztuczna inteligencja. Jeszcze tego nie znam, tego tematu. Danuta pisze projekt Blue Beam. No to jest niezłe, tylko że wymkło im się i to był ich błąd. Ten wynalazek wyszedł do komercjalizacji, ludzie to robią, zarabiają na tym. Gdyby to nie wyciekło, że mają no to byśmy, wszyscy byśmy chyba się dali zwieść wtedy, bo to niesamowite jest robić na niebie takie wizje, nie? Na szczęście wyciekło to i to moim zdaniem jest też sprawka Ducha Świętego. Tak samo jak wyciekła informacja, to musicie też o tym wiedzieć koniecznie, że możecie słyszeć głosy, które wam się będzie wydawało, że to Bóg przemawia albo że to jakiś demon was atakuje. A w rzeczywistości już są cztery rodzaje technologii, gdzie ludzie potrafią skierować na człowieka, nie wiem jak to nazwać, no coś skierować na niego i sprawią, że tylko on będzie słyszał głosy w swojej głowie, a nikt inny. To jest coś, co może człowiek zwariować, jak nie wie. Jak wie, to nie, bo słuchajcie, w radio leci, telewizja leci, nie wariujecie, tak? Nie przeszkadza wam to, co słyszycie. Natomiast jak nie wiecie, że to możecie w głowie usłyszeć głosy, które ktoś wam daje, muzykę, wszystko możecie usłyszeć. Jest taka technologia. One próbują ją ciągle ukryć, ale już parę osób się wygadało, że są cztery rodzaje, cztery sposoby, więc bardzo dobrze to rozwinęli. Pracują nad tym, żeby czytać jeszcze w naszych myślach, ale tego nie potrafią. Piotr pyta, dlaczego jesteśmy tak mało wpływowi na demony mimo starań i nieustannych modlitw? Znaczy, my nie mamy wpływać na demony, mamy demonów unikać. Unikamy je przede wszystkim przejawiając owoce ducha, czyli miłość, radość i tak dalej. Warto to przestudiować. Natomiast kiedy przejawiamy agresję, gniew, to my odpychamy Ducha Świętego od siebie i wtedy stajemy się bezbronni. Bardzo ważna rzecz, żebyście wiedzieli. My w obliczu demonów jesteśmy bezbronni, jedynie Duch Święty może nas uchronić, dlatego musimy dbać o owoce ducha i to jest bardzo ważne. Paweł mówi, że jak się gniewajcie się aż do zachodu słońca, bo jak się gniewacie dłużej, to diabeł ma do was dostęp. Tak było z Judaszem, który gniewał się na Chrystusa, bo go tam strofował w Betanii. Za te strofowanie tej kobiety, co wylała olejek, że mogła to dać na biednych. No i potem pod wpływem tego poszedł i doniósł i sprzedał Chrystusa. Pod wpływem tego gniewu po prostu na Chrystusa, że go publicznie jakby strofował, stanął po stronie kobiety, zamiast jego zdaniem po jego stronie. Także to nie my jesteśmy mocni, tylko mocny jest Chrystus i Duch Święty, który jest z nami. Jeżeli nie mamy Ducha Świętego, to musimy o to zabiegać. C-Space. Faraon sam doprowadził, iż całkowicie zamknął własne ucho na słowa Pana Boga. W końcu Bóg odstąpił od niego, co oznacza właśnie zatwardzenie serca. Słuchajcie, ja nie dążę chyba przeczytać tego wszystkiego. Czas leci. Za długo na każde pytanie odpowiadam. Gdzie to było? Bóg pozwala wierzyć danemu człowiekowi w co chce, odstępuje od niego, a to najgorszy stan człowieka, w jakim może się znaleźć. Ben 58. Sprawdziłem, że Aszkenaz był potomkiem Jafeta, czyli większość Żydów nie jest Semitami, ale to trochę inny temat. Ja to o tym mówiłem, chyba na jednym z pierwszych
filmów o bestii, mówiłem o Ashkenazim i mówiłem też o Gogu z Magog. Magog jest też od tego Jafeta, ale Gog ma tam urzędować i ma stamtąd przybyć, a Gog już jest potomkiem Rubena, czyli z linii Jakuba, czyli jest Izraelitą. No to jest, to musiałbyś wrócić do pierwszego filmu. Chyba pierwszy albo drugi o tym mówiłem. Teraz tej serii, którą robię co tydzień. Dalej, Danuta. A to do Space'a. Agnieszka, wizerunek demona, który narysował Alistair Crowley, jest niemal identyczny z typowym przybyszem z innej planety. Nie widziałem tego, nie wiem. Okej, okay, jeszcze będziemy kończyć. C-Space pisze, w temacie głosów ostatnio wspominali o systemie Krasucha, czy jak tam ona się zwie, a i sama technologia Wi-Fi dowiodła w latach 70., że można ją zastosować do podawania treści na poziomie podświadomym, podświadomości. No, pracują nad tym. Naprawdę można zwariować. Parę osób zwariowało, gdy zaczęło słyszeć głosy, bo no, podobno testowali to na wojnie irackiej, gdzie tam żołnierzom irackim wysyłano informacje, polecenia od Boga, że się mają na przykład poddać, albo coś w tym stylu, nie? Dobrze, będziemy kończyć. Dziękuję Wam za przybycie. Było nas troszeczkę. Jest jeszcze. Zakończymy modlitwą, tym razem do Pana naszego Jeszu. Zapraszam Was za tydzień, będziemy kontynuować temat bestii, bo myślę, że chyba Was jeszcze ciekawi. Udostępniajcie linki, żeby więcej osób przybyło. Trzeba uświadomić dużo osób. To naprawdę jest bardzo ważna rzecz, żeby ludzie rozpoznali, kto jest bestią. No bo od tego zależy, jakie decyzje w przyszłości podejmą. Bo tu dużo polega na tym, że będą zwodzić. To jest oszustwo. Nie? Oni udają kogoś, kim nie są. Dobrze, to pomodlimy się.